Tak naprawdę już zauważyłem po pierwszych minutach, że warto w tą rehabilitację zainwestować. I też no warto się po prostu poświęcić i mieć ten cel z jednej strony i z drugiej poświęcić. Warto mieć po prostu ten cel, żeby zejść z tego wózka. Powiem tak, że wózek ortopedia, czyli taki szpitalny, jest to maluch w porównaniu z motoryzacją, tak? Maluch, a wózek aktywny jest powiedzmy Ferrari. Dlatego na takim wózku częściej osobę niepełnosprawną można spotkać, ponieważ ten wózek po prostu więcej wytrzyma, jest trwalszy, jednym słowem. Mm-hmm. A czy jest szansa na to, żebyś, tak jak mówiłeś, wstał z tego wózka? Szansa to jest, ale to już nie ode mnie zależy. Znaczy, właściwie ode mnie również, ale to tak naprawdę od zajęć indywidualnych. Także tutaj no, ogromne ukłony dla pana Bołkowskiego, który się zajął, tak jak wspomniałem, od pierwszego dnia. No i właśnie walczymy z tym, działamy, żeby odstawić ten wózek, no i kiedyś po prostu iść, tak? Znaczy jego schorzenie polega na tym, że tak jak mówił, urodził się z otwartym rozszczepem kręgosłupa, co potem spowodowało, że była potrzebna operacja w pierwszej dobie życia. To niestety wiązało się z tym, że doszło do porażenia kończyny dolnej. Następująco potem poszło przykurcz mięśni, znaczy kolana. Druga operacja polegała na przecięciu mięśni dwugłowych, które powodowały zbyt duży przykurcz kolana. Niestety nie dało to jakby za dużego efektu i przykurcz nadal mamy, walczymy z nim. Jest to nie tylko przykurcz mięśniowy, ale również tam trzymają to powięzie, czyli tkanki otaczające mięśnie. Próbujemy jeszcze tutaj ustawiać jakby udo pacjenta, ponieważ siedzi jakby przekoszony, tak? Prawa noga idzie do prawej strony, lewa idzie do prawej strony, czyli siedzi jakby, siedział pierwszy dzień do mnie przyjechał, to siedział bokiem na wózku. Więc teraz pracujemy nad jego kontrolą nerwowo-mięśniową, motoryczną i staramy się ustawić go w miarę prosto. Jest to ciężkie ze względu, że biodro pacjenta jest po prostu w dysplazji, nie jest w ogóle w stawie, jest poza stawem, jak to wyszło na prześwietleniu, ale staramy się tutaj zdziałać co możemy. Powoli wstaje, próbujemy, żeby wstawał przy drabinkach, również trzymając mnie za rękę, co daje mu mniejszą równowagę.